Was serdecznie. Tutaj Ewelina Frihauf z tej strony z Chicago. Tak jak może słychać, mamy tutaj już deszcz, także pogoda letnia się zmienia już na jesienną. Chciałam Wam także podziękować, bo mamy 21 tysięcy Was, którzy jesteście ze mną, wspieracie ruch wolnościowy, bronicie wolności, więc dziękuję serdecznie, że spędzacie ten czas. 21 to jest oczko, czyli szczęśliwa liczba, więc dziękuję jeszcze raz i mam nadzieję, że też jesienne i zimowe wieczory tutaj na YouTubie spędzimy razem. Dzisiaj mamy kolejne wiadomości, trochę bardziej pozytywne. Pierwsza wiadomość będzie negatywna, ale się zamieni na pozytywną. Powiemy na temat kryzysu, który mamy na granicy Meksyku i Teksasu. Także powiemy, co wymyślił Fauci nowego i powiemy, co się dzieje w Los Angeles, bo dużo kontenerów z produktami, na których wiele z Was czeka, trochę jest opóźnionych. Też powiemy, co się dzieje na Florydzie, co zarządził gubernator Florydy DeSantis i najważniejsza wiadomość na koniec, Trump i jego nowy proces sądowy. Tym razem Trump osobiście skarży Twittera, nie jako Partia Republikańska, co na pewno pamiętacie, było około 2,5 miesiąca temu, może nawet już troszeczkę dalej, więc kolejne pozytywne akcje tutaj ze strony patriotów. I teraz przejdziemy do pierwszej wiadomości, co się dzieje właśnie na granicy Teksas-Meksyk. Już w 2021 roku ponad 1,6 miliona ludzi przekroczyło granicę Stanów Zjednoczonych. Tutaj na ekranie macie samochód, który się przemieszcza z dosyć dużą prędkością. Już mu tutaj koło siadło. To chyba była akcja policyjna, bo się okazało, że policja z Teksasu i te osoby, które chronią granice, tak jak tutaj ten pan, złapali wiele osób, które przemycają przez granicę narkotyki, heroinę, ale też marihuanę, więc tutaj zobaczcie, ile tych pudełek zostało przejętych przez władze i tutaj bardzo mocno władze Teksasu proszą o pomoc z rządu, bo tych kryminalistów, handlarzy narkotyków przechodzi przez granicę dosyć dużo, ale z pozytywnych wiadomości mogę Wam podać, że tutaj władze, w tym i policja, i wojsko, zrobili obstawę właśnie w Teksasie, tak jak widać tutaj samochód koło samochodu, i przestali wpuszczać nielegalnych imigrantów, którzy właśnie przechodzili przez rzekę. Tutaj Christopher Olivares z Departamentu Bezpieczeństwa właśnie bardzo mocno był zadowolony z tej całej akcji, która im świetnie wyszła, więc do czego on dążył? Dążył do pochwalenia Donalda Trumpa właśnie ze względu na budowę tej ściany. Tutaj mamy i ścianę, i fosę, czyli podwójna ochrona, i właśnie mówi, że to była bardzo duża pomoc. Te osoby, które chronią tutaj granice, czuły, że są bardziej bezpieczne i mogą na spokojnie codziennie chodzić do pracy. Teraz to się wyrwało kompletnie spod kontroli, ale Teksas będzie też na swoją rękę częściowo tą ścianę zaczął odbudowywać. Także miejmy nadzieję, że wkrótce te 17 dziur, które są w tej ścianie, zostanie odbudowanych i w końcu to wszystko się skończy, bo to jest kryzys humanitarny i na tym cierpią ludzie. I po stronie emigrantów, którzy przychodzą z rodzinami, z małymi dziećmi, ale też po stronie właśnie policji, wojska i tych osób, które bronią granic w Stanach Zjednoczonych. Tutaj reporter z Newsmaxa zadał też Christopherowi Olivares pytanie, czy te osoby są testowane, czy dostają też szczypawice. On powiedział, że absolutnie nie. A co zrobił właśnie gubernator DeSantis? Powiedział, że nie będzie wpuszczał nielegalnych emigrantów, którzy przyjeżdżają autobusami, prywatni przewoźnicy przewożą tych nielegalnych emigrantów na Florydę, albo też wlatują samolotami. Także powiedział nie, my ich tutaj nie chcemy i jeżeli taki autobus lub prywatnego przewoźnika złapią, to zostanie zawrócony i dostanie karę. Także DeSantis nie pozwala, żeby mu tutaj takie osoby niepewne przywozić na Florydę. A co słychać u Fauciego, który cały czas się zresztą ośmiesza, bo w ogóle nikt go już poważnie nie traktuje, także jeszcze jest w mediach, w ogóle wszyscy są w szoku, co ten facet tam robi. I tutaj jeden z reporterów właśnie dorwał Fauciego i miał całą listę przykładów, co zrobił Fauci, jak się po prostu ośmieszył, że zawsze to, co wymyślił Fauci, było nieprawdą i czy nie jest czas, żeby on po prostu zrezygnował ze swojej funkcji, żeby odszedł. Fauci tutaj powiedział, że absolutnie nie, także w ogóle nawet się nie zastanawiał, czy po prostu już wystarczy jego osoby na ekranach. Właśnie tutaj jest ten reporter po prawej stronie i Fauci myśli i od razu odpowiada, że on nie ma zamiaru nigdzie odchodzić. W tym roku chyba w grudniu kończy 80 lat, więc no już wypadałoby się przenieść na emeryturę, szczególnie, że cały czas tutaj miał różnego rodzaju perypetie i w sądzie też nie mówił do końca prawdy, to wiemy. No ale takiego Fauciego to mogą ściągnąć bardzo szybko, więc to nie jest problem. A im dłużej jest Fauci na ekranach, tym bardziej ośmiesza tutaj demokratów. Więc może dobrze, niech jeszcze będzie, bo i tak go nikt nie słucha, i tak go nikt nie słucha. A co wymyślił Fauci? Że prawdopodobnie świąt nie będzie można spędzić z rodziną, z przyjaciółmi, żeby się nie cieszyć, bo może nie dojść właśnie do różnych imprez na święta. I oczywiście tutaj jest wielkie oburzenie ze względu na to, że Amerykanie już mają tego dość i nie tylko, więc zobaczymy, czy mu się to uda, czy przepcha takie coś. Wydaje mi się, że nie, że ludzie i tak w tym roku spędzą święta razem i nie będą po prostu patrzeć na te wszystkie zakazy, które tak jak wiemy, że nie przynoszą zamierzonych efektów. A co słychać w Los Angeles? Jak tam statki? Bo od 20 września jest problem. Statki, które przewożą kontenery, stoją w kolejkach ponad 8 dni i nie mogą po prostu się dostać. Dlatego są wielkie opóźnienia w dostawach. Wtedy 20 września było to około 65 statków, która czekała z kontenerami, tak jak widać na załączonym obrazku. Później ta liczba wzrosła aż do 92. Coraz więcej kontenerów wypływa z Chin oraz ze wschodniej Azji. Właśnie przywozi różne towary, na które jest ogromne zapotrzebowanie i duża rzesza ludzi w Stanach Zjednoczonych na nich czeka. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone jak do tej pory są największym importerem na świecie i tutaj Chiny zalewają nas swoimi towarami, ale jaki jest jeszcze problem oprócz tego, że jest taki duży czas oczekiwania? Kolejnym tutaj problemem, że te statki po prostu tak są opóźnione ze swoimi dostawami, jest brak kierowców ciężarówek, bo co z tego, że taki kontener przyjedzie do portu, zawita, zostanie oclony. Trzeba po prostu takie kontenery wyładować, towar przełożyć na ciężarówki. No a wiemy, że są ogromne obostrzenia dla kierowców ciężarówek. Wiadomo, co muszą zrobić, żeby utrzymać swoją pracę, więc przez te duże obostrzenia część kierowców po prostu nie pracuje. No i co się dzieje? Właśnie robi się ogromny kryzys i długie oczekiwanie właśnie na przypływ tych statków. A ponoć tych statków wypływa coraz więcej z Chin i z innych krajów azjatyckich. Teraz w Stanach jest taki okres przedświąteczny, bo ludzie robią ogromne zakupy, ponoć jakieś rekordy biją teraz na Halloween, kupują dekoracje, różnego rodzaju rzeczy, cukierki dla dzieci, przygotowują się właśnie stroje, dla dzieci kupują więc ponoć niesamowite rekordy w sklepach. No i ten towar jest potrzebny. Później mamy święto Dziękczynienia, największe święto w Stanach Zjednoczonych, bo nie ma podziału na religię. I później mamy święta Bożego Narodzenia. I też w międzyczasie mamy cyberponiedziałek, gdzie Amerykanie czekają na te święta, to jest dla nich święto zakupowe. Później mamy czarny piątek, gdzie ludzie też robią zakupy, prezenty kupują dla bliskich. No a co zrobimy, jak te towary będą opóźnione? Ponoć opóźnienia są przeogromne i dużo też ludzi od pewnego czasu przeniosło się na zakupy online, także zmienia się po prostu styl, jak kupujemy, więc teraz jest klik, klik i zaraz po prostu rzeczy przychodzą do nas do domu. A w tym roku po prostu, jeżeli będziecie czekać do końca na robienie prezentów świątecznych, no to możecie troszeczkę być zaskoczeni, bo nie wiadomo, czy te wszystkie towary, prezenty i tak dalej dotrą na czas, więc warto przemyśleć to i zrobić wcześniej, jeżeli planujecie święta Bożego Narodzenia. I teraz tutaj sprawdzimy, co się dzieje w Chinach, bo od 27 września Chiny zamykają różnego rodzaju fabryki, biznesy, w tym fabryki aluminium, materiałów i wiele, wiele innych. Dlaczego tak się dzieje? Chiny kupowały węgiel jak do tej pory przede wszystkim od Australijczyków i wszystkie maszyny, które mają Chiny, są przyzwyczajone do węgla australijskiego, ale ze względu na to, że prezydent Chin czuje się urażony przez Australijczyków, że Australijczycy obrażają Chiny i robią różnego rodzaju wywiady w telewizji, że wirus wziął się z Chin, więc Chiny chcą ukarać Australię za te wszystkie według nich nieprawdziwe wiadomości i przestały brać węgiel z Australii. Więc chiński prezydent powiedział, że absolutnie nie będzie brał drewna, wina, owoców morza z Australii, bo chce, żeby Australia poniosła duże reperkusje ekonomiczne, czyli po prostu walka, żeby doprowadzić ekonomię w Australii do po prostu ruiny. Australia jak do tej pory sobie dobrze radziła. Tutaj w Pekinie brakuje prądu w niektórych fabrykach, szczególnie przy produkcji jedzenia z soi. Także nie wiemy, co tutaj wymyślą, jak to wszystko będzie. Także jeżeli jeszcze do tych wszystkich statków, tych wszystkich opóźnień dojdą fabryki, które się zamykają i też firmy zagraniczne zaczęły po prostu się przenosić z Chin, bo po prostu będą mieli problem. I w tym Tesla przenosi się z Chin i Apple i także duża firma Nikkei. Oprócz tych ogromnych firm mamy też średnie firmy, które powiedziały nie, my stamtąd po prostu musimy się zawinąć, bo jest duży problem z energią. Także to jest walka między dwoma krajami. Oczywiście na tym ucierpi wiele osób, w tym średnie, małe i duże biznesy. No i teraz najważniejsza wiadomość. Trump podaje Twitter do sądu. Na pewno o tym słyszeliście, bo podawałam tą wiadomość kilka miesięcy temu, że Trump podaje do sądu Twitter, Google, Facebook, tylko że on podawał do sądu te firmy jako partia republikańska, że partia republikańska jest cenzurowana i wszyscy ludzie, którzy należą do tej partii, a demokraci nie. Także to był inny pozew sądowy, grupowy, a to jest pozew indywidualny. I dlaczego teraz tak się stało, dlaczego Trump się nagle w piątek zdecydował, że tutaj zgłasza się do sędziego w południowej Florydzie właśnie z takim problemem. Ze względu na to, że na Florydzie wyszło prawo, które będzie bardzo mocno uderzało w media tutaj społecznościowe i nie będzie już takiego cenzurowania. Także to nowe prawo już istnieje, także dla tych z Was, co mieszkacie na Florydzie, no to będziecie mogli z tego skorzystać, także gratulacje. Dla tych z nas, którzy nie mieszkamy na Florydzie, no to nie będziemy mogli skorzystać tutaj z tego prawa, ale Trump jest mieszkańcem Florydy, bo Mar-a-Lago znajduje się na Florydzie. Więc od razu, jak to prawo zostało zatwierdzone, to Trump tutaj skontaktował się z sędzią i prosi o to, żeby sędzia wydał tutaj wyrok na Twitter i żeby to konto na Twitterze wróciło z powrotem do Trumpa. Przypomnę, dlaczego zamknięto Trumpowi konto na Twitterze. Tutaj Dorsey bardzo mocno atakował Trumpa, nie był jego fanem, ale też Trump uważa, że bardzo mocna presja była z Kongresu i dlatego media społecznościowe robiły to pod dyktando Kongresu. Więc Trump 6 stycznia 2021 został oskarżony, że to on tutaj napadł, dzięki jego przemowom ludzie napadli na Capitol i to konto mu automatycznie Twitter ściągnął. Wiemy, że oczywiście tak nie było, ale Twitter cały czas blokował różnego rodzaju posty Trumpa już od dawna, bo też miał duże blokady za wybory w 2020, że Trump opowiadał, że były przekręty i żeby ludzie w to nie wierzyli, że wcale Joe Biden nie wygrał, więc Twitter tutaj powiedział, że to były fake newsy, czyli nieprawdziwe wiadomości i dlatego też tego Trumpa zablokował. Także powodów było wiele, bo pamiętamy co chwilę czerwony trójkącik na koncie Trumpa, ale Trump tutaj się powołuje na to, na Afganistan, że talibani z Afganistanu korzystali cały czas właśnie z Twittera i porozumiewali się z Twitterem, to dlaczego Twitter ich nie zablokował, a zablokował prezydenta Stanów Zjednoczonych. Oczywiście on ma bardzo dużo innych tutaj przygotowanych informacji do sądu. I tak jak tutaj na dole w tym artykule jest opisane, że właśnie wcześniej Trump podał do sądu i Facebook, i Google, i Twitter razem, jako właśnie konserwatysta, czyli zablokowanie tutaj poglądów konserwatystów, a teraz występuje jako sam Donald Trump. I tutaj jeszcze Wam pokażę, ile stron ma ten raport, który wysłał Trump w piątek do sądu, 38 stron i tutaj jest Donald Trump, 45. prezydent Stanów Zjednoczonych, pozywa tutaj do sądu Twitter oraz Jacka Dorsiego, czyli CEO, szefa Twittera. Więc tutaj jest cały opis, można sobie to poczytać. Tu jest właśnie za cenzorowanie, za blokowanie jego postów. I tutaj na pierwszej stronie, gdzie jest początek tego pisma, jest opisane, że właśnie Donald Trump podaje tutaj Twitter i Jack Dorsey do sądu i wszystkie osoby związane z Twitterem, które brały w tym udział i 8 stycznia 2021 były prezydent Stanów Zjednoczonych został zablokowany na Twitterze, tylko że jego całe konto łącznie z 88 milionami followersów zniknęła i on tutaj się powołuje właśnie na prawa, które nam przysługują w Stanach Zjednoczonych, ale także na prawo Florydy, czyli bardzo fajnie będzie mógł to wykorzystać. I zobaczymy niedługo, czy Twitter po tej całej sprawie sądowej będzie musiał odblokować konto dla Trumpa. Jeżeli by tak było, no to Trump znowu będzie miał z nami kontakt, bo do tej pory no to wiemy, że był ograniczony kontakt z Trumpem, a wcześniej on postował codziennie kilka razy, więc wiedzieliśmy mniej więcej, co on robi, co planuje. I na koniec zaproszę te osoby z Was, co chcecie dołączyć do jesiennego kursu na jesienne wieczory. 15 października zaczyna się kurs z aromaterapii dla początkujących, dla tych z Was, co jesteście na początku swojej drogi albo kompletnie jesteście nowi w aromaterapii i chcecie zacząć właśnie w tym kierunku natury. Zapraszam serdecznie na kurs, który odbędzie się i na żywo. Będziemy mieli 5 spotkań w środę o godzinie 19 czasu polskiego i oprócz tego mamy dostęp do platformy, gdzie znajduje się bardzo dużo materiałów. Platforma jest dostępna od dziś, także dla tych z Was, co się zgłosicie, będziecie mogli już zacząć się przygotowywać do pierwszego spotkania, które odbędzie się wkrótce. Także jest to dobry czas na jesienne tutaj wieczory zająć się właśnie olejkami. Nauczycie się, jak robić swoje perfumy, mieszanki, na przykład mieszankę na dobry humor. Nauczycie się też robić swoich kremów, produktów naturalnych, no i oczywiście cała też wiedza o olejkach eterycznych od podstaw. Dla tych z Was, co będziecie zainteresowani, pod spodem będzie mój e-mail. I tutaj jeszcze puszczę Wam moich studentów, którzy ukończyli ostatnio kurs z aromaterapii. Dzięki bardzo, Ewelina. Naprawdę super 7 tygodni. Nie żałuję żadnej z nieprzespanych nocy. Żadnej. Nie zamieniłbym to jest to, słuchajcie, o 3:00 w nocy wstawać. Spadków nie ma, grupa się zebrała taka, jaka miała się zebrać. Dzięki Wam wszystkim, naprawdę. Tu już każdy to wspomina, ale ja naprawdę Wasze opowieści, to, czym się dzieliliście, to naprawdę bardzo dużo mi dało. Wszystko razem, super kurs i oczywiście czekam na następny. Ewelina, dziękuję serdecznie, jesteś tak wspaniała, masz taką wiedzę, potrafisz to przekazać tak, że można to zrozumieć naprawdę po twoim jednym zdaniu. Thank you. O wszystkim, co mówiłaś naprawdę. Grupa, która przyszła do ciebie, to są tak dziewczyny, chłopak jeden. Także naprawdę tak fajne, aż byłam zdziwiona, że takie fajne dziewczyny są. Brawo, brawo. I dziękuję za wiedzę i za wszystko. Bardzo, bardzo jestem zachwycona. Zachwycona. Dziękuję serdecznie, naprawdę dziękuję, Ela. Po prostu brakuje mi słów. Naprawdę mi brakuje słów. Dziękuję. Aż żałuję, że się wszystko to kończy. Nie kończy się, słuchaj. Jeszcze się będziemy widzieć na pewno. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj i za to, że jesteście ze mną od początku, czyli od tego roku 2021 i 21 tysięcy subskrybentów, czyli Was, kochani, więc dziękuję serdecznie jeszcze raz i widzimy się za kilka dni z nowymi wiadomościami. Mam nadzieję, że jeszcze bardziej pozytywnymi niż dzisiaj. Trzymajcie się, ciao!